Witam wszystkich bardzo serdecznie w 9 odcinku z Ghost of Tsushima. O Jezu, klikło mi się. Witam o lajeczku, komentarzu, subskrypcji, dzwoneczku i wejściu do mnie na Twitcha. A teraz idziemy do pani Masako. Pani Masako, jakieś wieści o zabójcach rodziny? Na znalezionej liście Sadao był pierwszy. Jest zarządcą farmy Kuta. Co? Ludzie z Kuty służyli twemu klanowi. Dlaczego ci się sprzeciwił? Bo to niewdzięczny zdrajca! Mój mąż sam nadał tytuł Sadao, a on odpłacił dobroduszność rozlewem krwi. Wiem, że uciekł z Kuty tej nocy, gdy zamordowano mi rodzinę. Uciekł z Kuty. Przetrwałaś. Sadao to podstępna żmija. Ale jego brat Hachi to głupiec. Właśnie minął świątynię, niosąc jedzenie dla uchodźców. Dostarczy nieprzewidziany ładunek dla brata. A my będziemy czekać z obławą. Dokładnie tak. Dowódcy. Let's do this, motherfucker. Musimy ruszać, bo nam ucieknie. Po tym, co stało się w gospodzie, nie sądziłem, że wrócisz do świątyni. Przyszłam popilnować brata Sadao i oddać hołd zmarłym z klanu Adacich. Urządziłaś swojej rodzinie godny pogrzeb? Nie, póki zabójcy są wolni. Kiedy zginął mój ojciec, pożegnałem go tej samej nocy. To pomogło uśmierzyć ból. Pochowałam ich. Good idea. To musi wystarczyć. Na razie. Kiedy ostatnio spałaś? Czy jadłaś? Jadłam wczoraj rybę z ryżem. Nawet najmłodszy wojownik musi mieć pełny brzuch i wypoczętą rękę. Wypominasz mi wiek, panie Sakai? Gdzieżbym śmiał. Moja ręka jest w pełni sprawna. Udowodnij. Powinniśmy już dogonić Hachiego. Jak myślisz, którędy poszedł? Obie ścieżki są wydeptane. Przeszukajmy okolice, nie może być daleko. Wy tutaj poważne tematy poruszacie na czacie, na temat picia wódki. Jestem antyfanem wódki, nie żeby coś. Ja tylko bimberek. Ewentualnie whisky. Ewentualnie, naprawdę. Poszukaj... No, ha, 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 ha. No... Nie wiem, czy... Wróć na miejsce poszukiwać. Nie wiem, czy ci to wiele da, Maja, że... Mój kolega ośle pod bimbru. Do sławy bimber pił. Poszukaj Hachiego. No dobra, no. O, tam jakiś typiarz. Mężczyzna z wozem. Brat Sadao. Oddala się. Dalej. Idziemy za nim. Blisko, ale niepostrzeżenie. Bądź grzeczny, Ringo, bo inaczej nie dostaniesz marchewki. Skryj się! Kryj się, no przecież on mnie nie widzi. To wyprzedane, Maja. Jeśli wpadniemy na Mongołów, przyjacielu, radź sobie sam. Okej. Okay. O, i radź sobie sam. Ma gości. Nie mogą nas zobaczyć. Jedzenie? Woda? Nie tylko. Już się robi. Tak jest. Jeszcze nie, ale mam coś dla was. Czemu, Maja, idziesz? Co się stało? Przekażemy to. Wręczył im list. Wrócę tutaj o tej co zwykle. Do zobaczenia. Zapomnij o wozie. Chodźmy za koniem. Good idea. Ależ z niego głupiec.
dobrze, Maja, wykluczę ja za ciebie. Ale ma dobrą sakę. Nie tym razem. Dziś miał tylko list. Ten list jest ważniejszy niż twoje życie. Albo kozioł wykluczy. Poproś ładnie. Ze złej rodziny. Jego kuzyni to bandyci? Pamiętaj. Wykluczyłem Natanę dla ciebie, Maja. Ja też. Kiedy znów o nim pomyślicie, przypomnijcie sobie rzeź w kucie. Bambus razy dwa. W jakiś sposób na podryw. Niestety Maja jest dla mnie za młoda. Groziłby mi prokurator. Misklik mieczem. No i twój ojciec, Maja, no tak. Miskich wieczem cztery razy. Prokuratora gorsza. No, to prawda. Chata Drwala. Strzegą jej bandyci. Kuzyni Sadao. Musi się tu ukrywać. Cóż, tego nie wiemy. Ale wkrótce się dowiemy. Pokaż, na co się stać! Jazda. Tak, gangu świeżaków. Zbiera wszystkie nagranki. Oła! Bo więcej typiarzy z tym wykołaczką. Oła! Ła. Dobi. Idę pomóc pani Masako. Oj. No smuteczek. 19 chyba. Tu dobra. Jestem! Dwa. No bo im ręce nie odpadają, no. Ej, ta gra serio trus coraz trudniejsza robi. Ty kurwiszonie, znaczy niedobry. Jeden. Pyk. Oj. Au. Łatwiutko.
Łatwiutko, łatwiutko. To była łatwa walka. Trupy nic nam nie powiedzą. Ktoś jest w domu. Zmuszę go do mówienia. Najpierw ja spróbuję. Najpierw ja. Proszę, ja nic nie... List od Sadao. Kaci dał go strażnikom. No powiedz, kobitko. Nic ci nie zrobię. Nazywam się Sakai. Kim jesteś? Hina, żona Sadao. Mój mąż jest niewinny. Mongołowie zabili twoją rodzinę. Gdzie on jest? Nie wiem. Kłamiesz! Pomoże nam. Nie może tu zostać. Zabiorę ją do siebie. Ona mnie zabije! Nic ci się Życie. Nie stanie. O, przywódca, łatwiutko. Udało mi się. Oj, kurde, te punkty nie chcą iść zbyt szybko na tych małych misjach. List od Sadao, Chinom, wieści o moim udziale w masakrze na tak się iść. O! Talizman hartu ducha, talizman pomyślności. Okej. Okay. O, wejdziemy tutaj. Potem do tamtej paniusi. Nie sprzedam cię za żadne skarby. O, nie sprzedam cię za żadne skarby. No fajnie. Takiego tekstu z jego ust się nie spodziewałem. Nie sprzedam cię za żadne skarby. Nie, pompki kupili na czacie, tylko nie to. Łe, nie ma co się śmiać. To smutne. Każecie mi się męczyć. No i 30, no. Dobra, nieodkryta location. A myślę, że nadal zbroję wędrowcy noszę? O nie, 40 pompek! Zamiast dawać mi pompki, dajcie mi chociaż trochę pieniędzy, co? To jest nieuczciwe. Uwielbiacie moje cierpienie, mówisz? No i ja jestem tu na miejscu. O. Jesteś w śledzonej lokalizacji. 50! Wyście ocipieli. Mogę się tam tepnąć, chociaż jeszcze tam nie doszedłem. Uważaj, panie. To niebezpieczna ścieżka. Tak jest. Niebezpieczna dla samuraja. A dla kapłanki nie? Co tu robisz? Czy nie powinność zajmuje się kapliczkami? Po wojnie ludzie będą potrzebowali bram torii, by wskazywały im drogę. Dokładnie tak, tak będzie. Znajdą świątynię i będą mogli modlić się do Kami o pomoc. Teraz też potrzebują pomocy. Tak, ale ścieżki są zdradzieckie. Próbowałam dotrzeć do pobliskiej kapliczki. Prawie spadłam. Może ja tam dotrę. W dzieciństwie wspinałem się na każde drzewo i klif w wiosce. Jeśli dotrzesz tam żywy, pomódl się za wyspę i zabierz talizman o Mamori. Zawsze noś go przy sobie, a pozwoli odmienić twój los na lepsze. Może odmieni też los ojczyzny. Dziękuję. Idź za bramami dostałem. Tori. 60 pompek na czacie. Ale jest tak napisane pompki łamane przysiady i mogę sobie wybrać, więc mam was w dupie. Jak dobrze, że mogę sobie wybrać. O. Ale ty, Dareczku, nie masz wyboru. Ja mam wybór. Ja sobie mogę wybrać, co mogę robić.
Bieda w punkcie ory kozioł, bo cię dawno nie było. No dobra, idzie teraz. Tu się wyczołgałem. No i teraz przez szparę. Ta jest. I cyk. Co lepsi streamerzy chciał powiedzieć przez to? Chcę mam ci powiedzieć, no są na pewno, no. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Tędy? Drewno cisowe, o to drogie, bo złote. Są lepsi streamerzy, ale on nam wystarcza, no dzięki. Opa. Cyk, 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 cyk. Teraz hopsa. Halo? A. Świetnie. Chyba, że opowiesz przygodę o tym, jak stary miał nową kobietę. Dlaczego mam twoją historię, Darek, opowiadać, co? Który ją lepiej znasz? Opsa. Ty, to serio? To... Tak. Pomyl się przy kapliczce. Aje! Koniczyna. Nawiązanie do patokultury internetowej. Ja kompletnie nie znam patokultury internetowej. Ładny widoczek, no nie powiem. Jeszcze podkreślił dzbanie. Zaliznę Amaterasu. Jeśli opcja, aby zobaczyć. Czy mi się pad wyłączył? Halo? O! Coś się ścięło się, ale zadziałało. Talizman kamień słońca, dobra. Dobra, sprzęt. A gdzie tego Amateratusa się wkłada? O, jest. O, zabijanie wrogów przy łaska... O! O, o, o! To jest piękne. Na razie, Natane. O, o. Wlazłem sobie na poważne miejsce, widać. Jakieś poważne talizmany, ludzie. Wytepnąć można. No to te pajet. Dobra, Mrs. Manako. Tak, do ciebie idę. Tam jesteś, okej. Okay. Panie Sakai. Panie ja. Pani Masako, czy żona zdrajcy powiedziała, gdzie się ukrywa? Gdy poruszam temat, zaczyna rozpaczliwie szlochać. Winisz ją? Zaczynam.
Może posłucha młodego samuraja. Jest w środku. Poczekaj tu. Dokładnie tak. Mąż. Będę tylko płakać. Pani Masako chce mnie zabić. Widzę to w jej oczach. Nie pozwolę jej na to. Tylko mi pomóż. Powiedziałam wszystko. Hachi przynosi listy dla twego męża, więc mają kontakt. To kwestia czasu, zanim Masako nakryje ich oboje. Nie, proszę go ocalić. To się może udać, jeśli dotrę tam przed nią. Dobrze go znasz. O, Szoniak, cześć. Gdzie może się chować? Gdzie może się chować? No dawaj. Niech pomyślę. Hino, to ważne. Twój mąż mordował niewinnych. Wrócę tu. O Jezu. Jakieś magie. Porozmawiam z Masako. 10 metrów. No i? Ojojoj. No i co się interesujesz? Dam jej czas, żeby sobie przypomniała. Co jej oferowałeś? Przejdźmy się. Znam miejsce, oho, gdzie nas nie usłyszy. Idziemy. Powiedziałem Hinie, że postaram się uratować jej męża. Wiesz, że go zabiję? Musiałem zdobyć jej zaufanie. Więc kłamałeś. Powiedziałem, że się postaram. I tak będzie. Co powiesz, gdy ci się nie uda, Jinie? Że nie mogłaś wybaczyć tej krzywdy. A ja nie staję na drodze prawu. Dareczku, czemu nie? Kiedyś na pewno. Jak nie spojrzę, widzę noc śmierci mojej rodziny. Gdy zmarł mój ojciec, długo nie wracałem do domu. Puste ściany szybko się rozpadają. To już nie jest mój dom. Tu zginęła moja rodzina. Pieniążki na czacie. Widzę rączki trzymające zabawki. Złotą szarfę oplatającą ciało mej siostry. Nikogo już nie ocalę. Została mi zemsta. Mówisz? Powinna grać muzyka. Co? Moje wnuki śpiewały tu ze mną piosenki. Świętowaliśmy zmiany pór roku. Nigdy już ich nie usłyszę. Mogę grać na flecie, ale jaja. Pamiątka po mojej zmarłej matce, XD. Dziękuję. Flet jej. Zostaw mnie! O lol. Ruszaj do domu. Biegnę. Musiało się coś stać. Follow flet. Jazda. O nie. She's dead? She's dead. Hina. Znajdź mordercę. Już. Rozejrzę się. Musi być trop. O. Jest. Tędy. O tak. Dobra, bo ja te już zgubiłem. Prosto? Prosto, dobra. Ja wiem, Natane, że tu najlepiej. Ty po prostu pomyliłeś się na chwilę. No dobra, to tam, no to... Oj. Oj, tu w lewo. Gdzie ty idziesz, babo? Co, ty tropić nie umiesz? Taka z ciebie baba ninja. Dlaczego ktoś zabił Hinę? A myśmy nie znaleźli Sadao. Zdrajcy wiedzieli, że ją mamy. Odrwala był spory kawałek.
Wielu widziało nas razem. Zrobiłaś to specjalnie. Miała być przynętą. Liczyłam, że zjawi się jej mąż. O, proszę. A teraz niewinna kobieta nie żyje. Zdrajcy ją zabili. Nie. Kurde, no jest ciemno jak w dupie. Gdzie są te ślady? Dobra, tu są. Okej. Okay. Tutaj i gdzie dalej? Są ślady? O tak, są. Dobra, jazda. Ja aż tak źle nie widzę, ale tych śladów naprawdę ledwo widać. No i co, gdzie teraz? Prosto, prawo, lewo. Kurwa. Tylko jedne ślady. Ktokolwiek ją zabił, jest sam. Hina nie żyje. Wiedźmińskie zresztą nie działają. Żywego. Kurde, mógłby słoń przechodzić, łatwiej by było. O, i znowu cień, żeby nic... O, prowokacja. No chodź, kabanosie, ty. Może zginąć. Ja krwawię. Au. To mi nie wyszło. Nie chcę tak wyjrzeć. Au. O ty kurwa. O, o, o. Cyk, cyk, cyk. Boom, fuck you. Eluwinka. Boom, cyk, fuck, elo. No i zginął kabanos. Zapasy, 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 zapasy. Nie ty! No elo. Halo, panie Japonek. Halo, goła stopo. No, odbiór. Ja 4 razy kichnąłem mu ratuj. Czemu zabiłeś Chinę? Próbowałem ją uwolnić. Nie słuchała. Chciała pomóc Sadao. Wołała cię. Nie chciałem. Gdzie twój brat? Zawiodłem go. Ale nie zdradzę. Jak on zginął? Ależ to było realistyczne. Nie umieraj! Mów, gdzie jest! Nie żyje. O! Śmierć Chiny była na nic. Zamordowali ją zdrajcy, tak jak moją rodzinę. Nie przerwę poszukiwań. Nosił listy dla brata. Może jakiś miał. O, zbadaj, dobra. Co znalazłeś? Nic. O, mapa. Szczegółowe dane, petarda. Mapę teraz zaopatrzenia. Woził jedzenie dla uchodźców. Może Sadao się w jakimś ukrywa. Udaj się do najbliższego obozu i porozmawiaj z mnichem. Może odczyta coś ciekawego z mapy. Co z tobą? Pochowam Chinę. Zasługuje na to. O, jednak ona ma uczucia. Cześć, Maja. Smutno, że idziesz. O, mąż. I się rozsypał mąż. Punkcik? Tak. Talizman podwójnego zniszczenia 2. Talizman ofensywny. Ofensywy, przepraszam. Zdrada, zaktualizowano dziennik. Oj, oj, oj. No, w takim razie będę kichał zaraz. I dziękuję YouTube'owi. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek i zapraszam na Twitcha, także na razie, papa. Pa.